też czujemy się dzisiaj, panie starosto, jak te przysłowiowe pszczółki. Tak. My jesteśmy kraina miodu. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Czy wszyscy już... Ja nie wiem, czy się wszyscy zmieszczą w ten sposób. Będziemy ustawiać. Będzie to film panoramiczny. Szeroki obraz panoramiczny niestety nie wyszczupla. Muszę państwa znać. Proszę bardzo. I teraz uwaga, czy wszystko widać? Cezary, proszę do środka. Ja tak, ja się znajdę, tak? Dobrze. Tutaj nie widać, to będę się do niego uśmiechał. Tutaj OSP, koło OSP Chudoba. Tam przodem, przodem, przodem. Okej, okay, i już. Czy teraz widać wszystkich? Nazywam się Wojciech Zaremba. Urodziłem i wychowałem się w Kluczborku. Jestem dumny z tego. Ludzie, nauczyciele i szkoła dały mi inspirację, aby stać się kim jestem dzisiaj. Dziękuję za wyróżnienie i pozdrawiam z Kalifornii. Witam wszystkie państwa bardzo serdecznie. Chciałem podziękować bardzo za to wyróżnienie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Uważam, że my Polacy jesteśmy narodem pracowitym, pięknym i wysportowanym. Nigdzie na świecie nie widziałem tylu ludzi w dresach. Nie, żartuję, słuchajcie, śpieszę się. Sobota! Żona w bamboszach przed dom wychodzi i mówi: Cezary, biegnij do sklepu. Ja mówię, kochanie, ja się śpieszę do Kluczborka. Zdążysz. Każda baba to ma, panowie. Kochanie, nie dam rady. Zdążysz. Mówi, biegnij do sklepu, kup parówkę z indyka dla dziecka. Tak, szantaż na dziecko, panowie, znacie to, nie? Cezary, ty możesz zeszleć piach wymieszany z piachem. Ale dziecko musi zeżreć parówkę z indyka, nie ze świni, z indyka. Dlaczego wymyślili wódkę? Żebyśmy nadążyli za kosmosem. Mówiąc tak, poniekąd filozoficznie, to ja tu w Kluczborku zrozumiałem niesamowitą rzecz. Ja tu zrozumiałem, proszę państwa, to, że my wszyscy, jak tu jesteśmy dziś na plastrach miodu, jesteśmy cały czas na tym samym statku kosmicznym. Niektórzy wcześniej wysiądą. Ale po co się żreć? Trzeba się uśmiechać, kochać i sobie wzajemnie pomagać.